Jest coś zielonego. Jest coś, jakiś guzik. O cholera. Ale guzior. Jojo. Jojo. Podejście któreś? Bo w ogóle to dzień dobry. No. To jest to nasze któreś podejście. Ostatnio mieliśmy bardzo kiepski wypad. Tutaj w tej samej okolicy. No i dzisiaj, jeśli będzie coś fajnego, to sklecimy. Jakiś odcinek z dwóch dni, tak to będzie wyglądać. No. Także tak, my idziemy na górę tam i ten. I bierzemy się. Ewus! Jeżdżą tutaj sobie. Ludzie sobie często na elektrykach jeżdżą. Jest bardzo popularne. Dobra, no mniejsza. No, inny temat. Dobra, my idziemy tu na górę jeszcze raz. Przegrzebać. Może do lasku wejdziemy. Także widzimy się przy pierwszym. Jest i pierwszy sygnał. No raczej wstawiam jakieś aluminium, bo biło dosyć wysoko. Coś tu jest. O! Dobra, to akurat nie dawało sygnału. Taki mały bonusik z dołka. Tu coś jest. Bach, guzik. Zaraz, moment, ja to wyczyszczę. Zaś jakiś fajny guzik. Czekajcie, biorę telefon. To jest prusaczek. Dać tą głowę tego orła. Skrzydła już są zjedzone, ale to jest to. Tak, fajnie, pierwszy sygnał. No niestety przy czyszczeniu uszko mi odpadło. Ale taki będzie ładny, ja go troszeczkę jeszcze lepiej wyczyszczę i może się pokaże więcej. No to super, pierwszy sygnał petardziocha. Dopiero co weszliśmy normalnie, 15 minut. Medalik. Nati też coś przed chwilą znalazła, ale to zaraz zobaczycie, bo zmotywowałem ją do tego, żeby też coś nagrywała sama. Czekajcie, sobie zbliżę. Jakiś medalik. A, z Marią. Aluminiaczek. No ale jest. Ja go wyczyszczę i zaraz wam pokażę jeszcze raz. Tak, tak to wygląda. Tu będzie jakaś pewnie katedra albo coś, albo jakiś kościół. Ja go tam ogarnę w internecie, na pewno jest ich więcej. Tak, fajnie. To mamy mój drugi dołek. Za pierwszym razem nic niestety nie wykopałam. A teraz przy drugim dołku mam oto taką monetę. Chyba to jest jedna, druga krajcarka. 1850. Nie wiem, dwa, albo nie wiem, nie widać aż tak dobrze. O. Z drugiej strony mamy głowę gościa. No nic, w domu oczyszczę, no i wrzucimy zdjęcie, jak to wygląda. Do następnego. Patrzcie, już wykopałem 3 sztuki, po 2 feningi. Tu nadal są sygnały. Może będzie jakaś grubsza moneta. Chociaż tu i tak sreberek. Znaczy, nie, że tu sreberek nie ma, ale z tych fenoli żadnych sreberek nie było.
jak wykopię więcej, to się włączy. Wleciały jeszcze 3 sztuki, czy tam 2, 3 sztuki, tak, 3 sztuki jeszcze wleciały, z tym, że jedna już w tak tragicznym stanie, pozostawię bez komentarzy. Tutaj coś mamy. O, tutaj. Widzicie, to chyba naparstek jest. Więc my go podejmę. Tak, to jest naparstek. Takie maciupeńki. Masakra. Szok. Taki na mój mały palec. No ciekawe. Musiało go chyba dziecko zgubić. Bo to jest na mój malutki palec, ten o. No nieźle. Dobra. No też fajny fant. Dobra, jedziemy dalej. Chyba jakaś spineczka mi wpadła teraz. Jakaś taka ozdobna. Wygląda na jakieś, nie wiem, kwiatuszki czy coś. Przeczyszczę to zaraz, zobaczymy. No, jakaś spineczka była. Widać tutaj z drugiej strony, że była agrawka. No. A w środku, w tych malutkich oczkach były jakieś kamyczki pewnie. Patrzcie się, normalnie w dołku miałem kolejną monetę. Jest to Centissimi. 1800. Nie wiem, nie mogę doczytać. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. W każdym razie jest kolejna monetka. Patrzcie się, jacie. Vittorio Emanuele II, chyba tak to było. Już taką jedną wykopałam tutaj w okolicach. Ale czad. Normalnie się cieszę. Wcześniej miałam krajcarka, a teraz to. No, petarda. Myślałam, że dzisiaj nic nie wykopię, a tu jednak. Super. Chyba dzisiaj mi coś sprzyja dzień. No, cieszę się niezmiernie. Masakra. Szkoda, że nie ma sreberka, no ale. Ale i tak, te dwie monetki to po prostu no dzisiaj robią dzień. Zarąbiście. No to co, do następnego. Co tam wygrzebałaś dobrego? A to było z ostatniego. Aha, to z ostatniego. Nie mogę otworzyć bardziej. No bo ci się zepsuło. I się mi zepsuło. No. Tu jest. O kurde. Co się to wygrzebała? Czy znowu ten, to włoskie? Jak się to czyta? Centissimi. Centissimi. No, Centissimi. Pozdrowienia dla tarnogródzkiego ziomka i dla Emi. No. Oni tam takie monetki targają. A tak to jeszcze mam. Który to mamy rok? Vittorio Emanuele. Czekajcie, gdzie tu jest rok podany? Tutaj, z tej strony, nie? Kurczę. Chyba tu na dole. O, 1800 któryś. O. No jeszcze taki. Fajnie, to są ile? 5. Jaki naparstek malutki. No, taki mikro. Co to jest? No przecież to nawet kurczę na... Dziecięcy jakiś chyba. A, jeszcze mam monety na beer, na... O, no to jest... Czekaj, ein für Glas, für ein Glas. Bier, czekaj, tu większe. Good für... Ein Glas Bier. No. Jeszcze tego krajcarka. No, Wertmarkę. Aleś nakosiła. No patrz jak nakosiła. To jest krajcarek, tak? To jest krajcarek. Tak, to jest jeden krajcer. Jedna druga krajcera. Jedna druga? Mhm. No chyba tak. Wyczyścimy, zobaczymy. Jak nakosiła. No, cieszę się. No? No, ja tam... też jakieś tam ciekawe rzeczy znalazłem. No. No, ale żadnych sreberek. Właśnie nie mamy żadnych sreberek. No, dzisiaj sreberek nie ma, nie szkodzi. Ja no, się tak spoko. Późno się wybraliśmy troszeczkę na ten, na wypad, bo przyjechaliśmy tutaj dopiero, teraz? O 17. Teraz mamy 17. Wyjechaliśmy od drugiej? Nie, później. Tu byliśmy o 15:30. A, bo my gadali. Jeszcze z Mariuszem rozmawialiśmy. Pozdro!
Pozdro Mariusz i Magda, nasi sąsiedzi, którzy nas oglądają, nie przegapili żadnego odcinka, są na bieżąco. Także pozdrowienia dla was. No. Dobra, my się bierzemy dalej do kopania, pokopiemy jeszcze może z godzinkę, półtorej. Jak mówiłem, jest 17. No. Ale tak fajnie. Ale fajnie, no. Dogramy, to będzie, to jest idealny dzień do tego, żeby połączyć z tym poprzednim, nie? Fajnie, no. Co był dwa wypady temu. Dobra, jedziemy z koksem. Jedziemy. Masakra, dzisiaj już kolejny fajny fund mi się trafił i patrzy się na to. Ja nie wiem w ogóle, co to jest. To jest jakiś kurde po arabsku. Nie mam pojęcia. Ma z tyłu jakiś kwiat albo coś, jakieś zdobienie. Masakra. Świetnie to wygląda. Nie wiem. Ja kiedyś mówił, że podobne znalazł i że to było z Imperium Osmańskiego, ale nie wiem, nie mam pojęcia, czy to jest to. Poszukamy w internecie, zobaczymy. Może się znajdzie. Może znajdziemy informację, co to jest. Ale masakra, no petarda, ale się cieszę dzisiaj. Jeśli takie fanciury mi wpadają. Dwie monetki? No i to. Super. Dobra. Tu mam badziurkę nawet. O. Dobra. Lecimy dalej, bo jeszcze nam trochę czasu zostało. No nic. Do następnego. Ja nie wiem. Wyszliśmy na chwilę, a to się okazuje, że normalnie mi fanty lecą, jak nie wiem. Patrzcie się na to. Patrzcie się, jakie ładne zdobienia. Jeny, jakie śliczne. Uwielbiam takie. Jak macie kwiatuszki, to możecie mi wysłać. Nie no, śmieję się. Ale to jest ładne. No po prostu będzie idealnie pasować do mojej gablotki. Czad. Pokaż, pochwal się. No. Z uszkiem. Jeszcze z uszkiem. Znaczy z uszkiem i z tym pierwszym ogniwem. No kurka. Gratki, piękny. No, piękny już. Stary. No. Stary. 17-18 wiek może być. Spokojnie. Piękniusio. Petarda. Piękniusio dzisiaj Nati. Na razie petarda. Nati dzisiaj wiedzie prym. Jest coś zielonego. Jest coś, jakiś guzik. Ale guzior. Ja cię czekajcie, biorę to na telefon. Patrzcie, jaki piękny. Szaleństwo po prostu. Dajcie chwilkę. I ja go zaraz wyczyszczę. O, patrzcie. Piękności. Jaki ogromny. Łóżko ma. Rewelacja. Dzień zrobiony. Ale się umęcyłem, kurde, żeby te spod tych kamieni wyciąć taki szyld. I ktoś miał kiedyś, albo ma może, jeszcze żyje ten ktoś. Anton Mayer. Tauberbischofsheim, jest to miejscowość. Ja wiem, odległa od Amorbach około 40, mniej więcej 40-50 km. Ciekawy jestem, do czego takie były tabliczki przyczepiane. Mam tutaj łyżeczkę, ale patrzcie jaką. Szkoda, że no nie ja ją złamałem. Całe szczęście, będę spał dobrze. Posrebrzana. Tutaj miała jakąś nazwę. Ojej, ciężko będzie to pokazać. Z tej strony nie, przepraszam. Tutaj. Co tu pisze?
Coś tam pisze. Tutaj też coś było. O, jest jakaś pieczątka. Grubości posrebrzenia nie ma podanej. Szkoda, że nie jest srebrna. Widać, że nie jest srebrna, bo ma środek. Środek ma zielony. Niestety. Tam w lasku idzie sobie Nati. Pobrałem sobie pozycję snajperską. Szuka. No, tam w tym lasku ciekawe fanty wyszły. A ja tutaj teraz też mam jakiś sygnał. Taki jakiś monetkowy. Na samym wierzchu leży. Tutaj zbadałem mniej więcej. Może nie łusko od pepeszy, ale w takich sytuacjach też cieszy. Ty znalazła hak mundurowy, no, drugowojenny, no nie? No. Super. Za wiele nie wpadło. No za wiele nie wpadło. Wujeczka jeszcze. Wujeczka jeszcze dzisiaj. Tutaj. I tylko tyle. No ja tutaj znalazłem Adolfika, powojennego jednego tego feninga i 50 feningów i tyle. Więcej nie ma. Będzie dobrze. Mam ketę, kurde. Patrzcie jak sztuka. Ja nie mogę, co tu jest? Na końcu to chyba krowa jest. Ja pierdolę. Ale masakra. Ale sztuka. Ile tego jeszcze tu jest? Jest koniec. Piękna sztuka. Jest, kurde. Jest 2 metry prawie. 1,80 m będzie. Mam coś fajnego. Coś tu ładnego mi wyskoczyło teraz. O kurde. Dosyć masywne. Myślałem, że to jest z blaszki, takiej cieniutkiej. O kurde. To jest okucie z dziurki na klucz. Zarąbiaste. Nie ma tu przypadkiem skrzyni? Ja nie mogę. No świetne. Czekajcie, troszkę opuszczę kamerę. No świetne. Nie ma tu więcej. No to chociaż to, bo chyba będziemy kończyć. Świetne. No. My się z wami będziemy żegnać. Tak. Czas do domciu. Dzisiaj był krótki wypad. Tak, w planach był taki właśnie krótki wypad, taki spacer. Tak, no. No, tobie sypło fajnymi rzeczami. Ty znalazłeś depozyt. No, mnie tam te takie w jednym doku kilka monet wpadło, ale to takie zwykłe dwufenolówki, tam 1960 któryś, 70 któryś, także to nic szczególnego nie ma. One strasznie rdzewieją, także takie brzdale są. I tyle. My lecimy do domu, a wy się trzymajcie cieplutko. Cześć. Tak. Pa.